Ernest, Evron i Rogalik rozkazują mi Fortnite. Będzie fajnie. Nie będzie. Siemano, to oczywiście Jacob, a dzisiaj lecimy z kolejnym odcinkiem z serii YouTuberzy rozkazują mi Fortnite. Standardowo na wykonanie każdego zadania mam 3 próby. Jeżeli mi się uda, to jest super, a jeżeli mi się nie uda, to czeka na mnie kara. Na przykład coś podobnego do tego, co widzicie w tym momencie. Nic fajnego. 50 tysięcy polubień pod tym odcinkiem równa się kolejny odcinek z tej serii. Koniecznie napiszcie, jakich YouTuberów byście w niej zobaczyli. Subskrybujcie kanał z dzwonkiem tam na dole i wpadajcie do chłopaków. A ja życzę miłego oglądania. Cześć wszystkim, tu Ernest. Cześć Ernest, tu Jacob. A więc, Jacob, mam dla ciebie wyzwanie. Jakiś czas temu na wyspę zawitała miejscówka Ant-Mana, w której można znaleźć m.in. takie oto piłeczki. Takie tam małe piłeczki. I najlepsze jest to, że można nimi turlać. Jacob, postaraj się zdobyć 5 likwidacji, trzymając się blisko wybranej przez ciebie piłki. Na piłce da się odbijać albo nawet używać jej jako osłony, ale bądź ostrożny, ponieważ da się ją również zniszczyć. Aha. Powodzenia, pozdro. Pozdro. Wydaje mi się, że to jest to. Podkreślam, wydaje mi się. Okej, to na 100% jest to, tylko że ja nie widzę żadnej piłki. Halo, o co chodzi? O, mamy to. Lutujemy. Tutaj są nawet 2 piłki. Robię test. Ile taka piłeczka może mieć HP? 800? W sumie git. Szybki spazik i idziemy. Mówisz, masz? Piłeczka, idziemy. Do strefy. Ja pierdzielę, ale nie tak szybko, no. Czekaj, 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 nie spadaj, nie spadaj. No i spadła. Przeleć tą wodę. Aha. Przynajmniej wiem, że to tak nie działa. Zostały 24 osoby. A ja mam dokładnie 0 fragów. 20 osób. Już 14. W końcu jakiś ziomek. Chodź tu. Tylko zostaw piłkę. Muszę zabudować piłeczkę ładnie. I wjeżdżam w niego impulsem. Cyk. Kolapsuje. No otwórz, byczku. No nie bądź taki. Mówiłem, że się otworzył. Po co się spinasz? Crashpady. A crashpady działają na nią? Działają. Crashpadzik. O kurde, nie tam. Wyrzucam je. Stop, 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 stop. Szybki most jest robiony. A spokojnie. Kolejny most budujemy. Nie no, spadła. Co ja mam teraz zrobić? No proszę, piłeczko, wyjdź. No przegrałem. Opuść. Biją się na słonych. Jakiś ziomek ucieka. Aha, i samochód lata. Gdzie on uciekł? Nie strzelaj do mojej kulki, ty jesteś nienormalny? Co on robi? Przecież on dostanie bombę, no i dostał. Szybkie polskie nejdy i go zabijam. Albo i nie. No uspokoisz się czy nie? No nie uspokoił się. Musiałem, widzowie. Lecimy dalej. Halo, czy ktoś tu jeszcze jest? Biją się. Robię test. Powiedzcie, że to działa, powiedzcie, że to działa. To działa! LOL, jakbym wiedział od początku, to byłoby dużo, dużo łatwiej. Tu jest ziomek. O nie. Ten ziomeczek totalnie nie ma pojęcia, że ja tu jestem. Oddaj moją furę. No mówię do ciebie, oddaj samochód. Walcz, walcz, no nie uciekaj. Co on robi? On się wysadza? On tu jest. Mam go. On ma 0. Pompeczka i się żegnamy. Uff, piłka cała jest zdrowa. No i gdzie są kolejni? Za mną. Nie no, jakiś ziomek strzela do mojej piłeczki. Oj, byczku, ta zniewaga krwi wymaga. Co ty robisz? Ale mnie denerwujesz. Ja nie mam matsów. No i ziomek ucieka. Uspokoisz się czy nie? Jadę za nim. Ziomek mi dał jeszcze ze snajpy, no przecież nie wytrzymam. Ban spadzik i walę mu snajpę. Dostał, wytyfy. I kolejny typek przyszedł, no nie wytrzymam psychicznie przecież. Najgorsze jest to, że nie wiem, czy moja piłka żyje. Wracamy do piłeczki. Na szczęście jest cała i zdrowa. Jakiś typek jeszcze tutaj jest. Co on robi? On ma Wolverina. Idziemy do zona. Ten ziomek też idzie do zona. I co to jest? O, jeszcze mam plecy, super, to jest koniec. Nie przeżyję tego. Czy ta piłka ginie w strefie, czy nie? No gościu, zostawisz mnie, masz moją piłkę przy sobie. Muszę cię zabić, dobra, nie żyje ziomek. Jem apteczkę, biorę crashpady. Do strefy. Przeskocz ten murek, proszę, ładnie, przeskocz go, przeskocz, no przeskocz. O, przeskoczyła. No musimy zdążyć, musimy zdążyć. Leczę się, ty, ja zdążę? Uff, 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 uff. Teraz biegniemy do kolejnej strefy. Tutaj jest jakiś ziomek. Tam też. Co ty robisz, byku? On jest za mną. Ale mnie ten typek irytuje totalnie, dobra, leży. 4 fragi, to się musi udać. Ciekawe w sumie, co ludzie mają w głowie, gdy widzą jakiegoś ziomka, który biegnie z piłką. Mam 1 vs 1. I tutaj jest ostatni ziomek. Skolapsuję go. Tak, 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 tak. Nie, piłeczka mi ucieka, dlaczego? Jeżeli mi strefa nie siądzie, to już jej nie wniosę na górkę. Zboksujemy się na dole i może ziomek do mnie przyjdzie. Przyszedł i ma RPGa, super. Dobra, piłka żyje. No i ja dostałem damage, wytyfy. Dostał. I mnie zabił. Nie chce mi się. O, ktoś jest, jakiś typek. Nie niż kulki. No właśnie.
Frajerę chciałem zniszczyć. Przepłyń. Przepłyń. Mamy to. Człowiek. Czekajcie. Dobra, mam go. Co jest? Trafiłem już drugą snajperkę i mam kolejnego typa. No nie, tylko nie piłeczkę, tylko nie piłeczkę, bo mnie Ernest zabije, dobra? Dzięki. Byku, muszę cię zabić. Dobra, dostał. Trafię, trafię, trafię. Bardzo dużo dostał i go zabiłem. Auk, złoty spaz. Pog. A piłeczka cały czas żyje. Jakiś ziomek w krzaku. Co się dzieje w tej grze? Ręką mnie przyciągnął. Tak, mam cię, mam cię, mam cię. Nie, ja mam auga, ja nie wiedziałem. Chodź tu, byczku, no ty masz zero. On ucieka, dobra, leży. I kolejny chłopak przyszedł. Kolejny chłopak tutaj, leży, let's go. 5 fragów, co jest? Jakoś za łatwo poszło. Siema, Jacob. Siema, Kamil. Generalnie, prawdopodobnie możesz dostać wylewu w trakcie tego odcinka, w trakcie tego challenge'u, ale mam dla ciebie mega spoko imbę. Imbę, Evron ma dla mnie imbę. Minutkę ciszy, poproszę. Słuchaj, jak wiesz, mamy rękawicę Venoma, która przyciąga wroga do ciebie. Twoim zadaniem jest zbudować taki, nie że skybase, ale znaczącą rampę, aby wybić przeciwnika, a raczej przyciągnąć przeciwnika do siebie. Teraz masz ilustrację. Przepraszam, że przerywam, ale chłop podpisał mnie Jacob XD. Jesteś super człowiekiem, Kamil. Aby przyciągnąć go tak, że jak poleci do ciebie, to spadnie i się zabije. Musisz zrobić przynajmniej w grze jednego takiego fraga. Rób jak chcesz, ale osoba musi zginąć od upadku przez to, że przyciągnąłeś ją do siebie na górę Venomem. Powodzenia. Dzięki, Evron, przyda się. Gdzie są samoloty? Ty, no nie ma żadnego, wytyfy. Tutaj jest jeden. Nie. Co on robi? Jakiś frajer poleciał ze mną, no nie wierzę, no. Dawaj skrzynkę, szybko, 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 ja się muszę zabudować. Dobra, on umrze, on umrze. Dobra, zginął. O nie, ja też umrę. Uspokoisz się? Dzięki. Venom. To nie Venom. To też nie Venom. Może teraz? Proszę, proszę, proszę. Nie dziękuję. Lecimy tam. 2 seconds later. Ktoś tu był. Ale chyba boty go zabiły. Venom. Jest Venom. Naprawdę kulka gruta. Ostatni dron. Musi wypaść. Co wypadło, co wypadło? Scar. Czy są jeszcze jakieś samoloty? Nie ma. Fajnie było, ale się skończyło. W takim razie lecimy za jakieś 3, 2, 1. W sumie to nie lecimy, a nie żyjemy. Znowu jakiś pajac poleciał ze mną. No chodź tu, byczku. Byczka nie ma. Boty gincie. Hakujemy. Co ty robisz? Zginął. O! Znowu gród i Venom. Jest! Mamy to. O ile dobrze zrozumiałem, muszę użyć tej ręki Venoma tak, żeby ktoś umarł od upadku. To nie może być takie trudne. Chodź tu, byczku. No chodź, chodź, chodź. O kurde. To chyba jednak jest trudne. Sprawdzam pomysł. O uj, może to wyjdzie. Teraz go przyciągnę i on umrze. Umarł od ręki. Tego Evron mi na pewno nie zaliczy. Tu jest ziomek. Biorę go, biorę go. O, nie wziąłem go. Chowamy się. Co tam u ciebie? To ja uciekam. Co oni robią? Skaczemy i wyciągamy. Proszę, żeby to wyszło. O kurde, to nie wyszło. Dobra, zabiłem. W sumie jak tak teraz myślę, to nawet nie miało prawa wyjść. No ale próbowałem, tak? Mam ochotnika. Kolego ochotniku. Chodź, zrobimy to razem. Tutaj wskakujesz. Co się dzieje? Okej, to też nie tak miało wyglądać. Co on zrobił? On do mnie przyleciał. No i będę musiał go zabić normalnie, no. Byku, uspokoisz się, czy co robimy? Chodź na dół, muszę cię zrzucić. Chodź tutaj. On spadł? Dostał, ale nie umarł. Dobra, ja go zabijam na chillku. Przed tym gościem sobie na chillku ucieknę grutem. Uleczę się. I mam 0 maców. Uciekamy stąd. Muszę dotrzeć do drzewa, muszę dotrzeć do drzewa. Mamy to. Chodź się bić. Dobra, dostał. Co ty robisz? Przyciągam go ręką. Dobra, przyciągnąłem, let's go. No i muszę go zabić, ale to może być ciężkie. Dobra, zabiłem. Kurde, ten challenge naprawdę jest ciężki. Okej, ktoś tu był. I cały czas jest. Stój, byczku, idziemy się bić. Muszę teraz sobie wyjść na spokojnie na high ground. Używam tego i teraz go przyciągam i on spadnie. O kurde, to nie wyszło. Znowu, ten typ zniknął. Jakiś typ nie podjeżdża. Muszę go na spokojnie zabić i możemy lecieć dalej. Jakiś kolejny typek. To jest ten typ, który mi uciekł. Przyciągam go teraz ręką i on powinien umrzeć z wysokości, tak? Nie, no nie umarł, no co się dzieje? Jak ja to mam zrobić? Albo mam zwidę, albo jakiś chłop siedzi w krzaku. No siedzi, no nie mogę patrzeć, no. Siedział. Mamy Venoma. I jakiegoś ziomka na plecach. Wyciągam go z tym Venomem i on musi zginąć, tak? Nie. Gdzie on jest? Przeżył. Robię akcję. Cyk. I teraz go wyciągam. A, i nie trafiłem. No to super. Jakaś taksówka przyjechała. Delikatnie bym go obił. Ban spadzik i ręka Venoma. No musi to wyjść. Proszę, tak, zginiesz od upadku. No i ziomeczek oczywiście nie zginął od upadku. Ale wydaje mi się, że to jest jedyny sposób. Dobra, szukamy ochotników. Jest typ. O, dobra, ziomek poleciał, jest nade mną, jest dobrze. Musimy sobie tutaj wyjść jakoś ładnie na górę. Mamy hagię. Nie no, ziomek ucieka.
Co ty robisz, byku? Chodź. I w tym momencie go wyciągam i wygrywamy giereczkę. On musi spaść, on musi spaść. Jest! Łatwiutko! Ja pierdzielę, jaki fart. Ale jeszcze muszę wygrać grę. Do strefki. Cześć, kolego. Zrzucamy kolegę kulturalnie na dół i zabijamy. Jakiś ziomek do mnie spamuje, naprawdę. Co on robi? Mam go w boks. Nie mam go w boksie jednak. Teraz go mam w boksie. Ładnie, chodź tu. Gdzie on jest? Dzień dobry, kolego, zapraszam. No i do widzenia. Oho, jakiś ziomek przyleciał. Ja się uleczę, ale proszę, spokojniej tam na dole, dobra? Dzięki. O kurde. Nie no, przegram z jakimś ziomkiem. On jest w moim boksie. On ma 0. 8 HP. Dzień dobry, Kuba, dzień dobry, widzowie. No, dzień dobry, Patryk. Słuchajcie, mój ironiczny uśmieszek na twarzy nie jest przypadkowy. Chciałbym, Kuba, abyś wykonał Tomasz Challenge. Nie wiem, czy wiesz, ale musisz jeździć samochodem w Tomasz Hajto Challenge. Samochodem? Co ty nie powiesz? Ale w Fortnite jest to dosyć ciężkie, jeżeli używasz kierownicy. Jeżeli nie masz kierownicy, to kup. Tak się składa, że nie mam. I kupię. Stać cię. Ekstra. Może być to jakaś najtańsza kierownica i słuchaj. No proste, że najtańsza. Przy użyciu samej kierownicy musisz przejechać 3 osoby autem na starku. Przynajmniej z 3 fragami musisz stamtąd wyjść. Czy przejedziesz, czy zabijesz na kierownicy? Ja się nie wcinam. 3 fragi na kierownicy? Natomiast później dodatkowo jeszcze musisz wygrać grę, używając tylko i wyłącznie kierownicy komputerowej do samochodu. A, i to nie koniec. Życzę powodzenia, dostawcie łapę w górę. Mam kierownicę. Co prawda na razie nie mam pojęcia, jak się jej używa, ale mam. Spacja, aby skoczyć. Gdzie tu jest spacja, no? Może to? 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 Nic nie działa. To. O, skoczyłem. Prawo. Lewo. A jak mogę jechać do przodu? A, pedał gazu. Halo? Super. Guzik, 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 guzik. O, jedzie. W sensie leci. A, bo to jest automatyczny bieg tak jakby. Rozłóż, rozłóż. Nie dolecę. No debil. Proszę, żeby był jeszcze jakiś samochód. Rozwal, rozwal. O, mamy, mamy, mamy. Jedź. Jezu, nie. Cofnij. O, działa. Normalnie, pedałami. Git. Ja pierdzielę. Mamy to, tam jest ziomek. Czekajcie, muszę kogoś rozjechać. Przejdź go, Jacob. Jezu. O kurde. To jest tragiczne, ziomek mnie zaraz zabije. Skręć, nie w tą, w tą drugą. Boże, spokój. Nie, na jakiś ziomek na czołówkę wyjeżdża. Posuń się. Byku, co ty robisz? Ja się zaklinowałem. Nitro. Nie. Przesiadłem się. Dobra. Jakiś ziomek do mnie strzela. Szybciej, Jacob. Cofaj, cofaj, cofaj. No nie, nie, nie. Błagam, błagam, błagam. Rozjadę go. Rozjadę go. Tak! Mamy fraga. I 4 HP. Wysiądź. Biegnij, biegnij, biegnij do Jacob. Mam furę. Na spokojnie sobie nakręcę. 3, 2, 1. Rura! Jedziemy na pełnej. Jezu, gdzie jest człowiek? Gdzie jest człowiek? Jest tam człowiek, mam człowieka. Muszę go przejechać, muszę go przejechać. Nie! Balę szybki driftcik, cyk, cyk, cyk. Dobra, mamy to. Zmiana furki, zmiana furki. O, uj, tu nie ma drugiego samochodu, cofaj, Jacob. Dobra, jedź. I co ja mam teraz zrobić? Nie, 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 wycofaj, wycofaj, zanim cię zabiję. Mam 0 HP, wysiądź. Biegnij. Co ty robisz? 12 HP, 12 HP. Biegnij, debilu. Stój. Kucaj. Jezu, to jest koniec. Tak się składa, że mam takie malutkie ale. Skoro wciskając pedał gazu podczas jazdy samochodem jadę do przodu, to czemu gdy wysiadam z samochodu i wciskam ten sam pedał gazu, moja postać macha kilofem? A kiedy chcę iść do tyłu, ona nie robi totalnie nic. Wydaje mi się, że najtańsza kierownica nie była najlepszym rozwiązaniem. Naprowadzę sobie myszką. Rogalik, nic nie widziałeś jak coś? Wsiądę, wsiądę, wsiądę. Wsiadłem! Tu jest typ, tu jest typ, tu jest typ! Nie trafiłem! Full gaz, jeszcze raz! Dobra, trafiłem. Jestem najgorszym kierowcą, co ja robię, no! Wysiadamy, mamy to. Furura! Tutaj ktoś musi być. O kurde, coś ja robię. Tutaj są ludzie, tutaj są ludzie. O uj, cofaj! Wysiadaj, biegnij. Wsiadaj, przesiądź się. Nie zdążyłem. Powiem tak, czekam aż ktoś zrobi ten challenge. Na tej kierownicy. Ja, Jakub Wrotniak, oficjalnie się poddaję.